Ja dobrze wiem, mój panie, że ty dobry jesteś dla mnie. Ja dobrze wiem, o, że tak jest. Pokazałeś swoją wielkość, pokazałeś życia piękność nam, wszystkim nam. I Jezu, aleluja. Więcej ruchu. Aleluja, ho, aleluja, aleluja, ho. Jezu, aleluja. Aleluja, aleluja. Młodzież lubi piosenkę, lubi śpiewać. Jeżeli jeszcze ta piosenka jest jakimś takim pomostem służącym do kontaktu młodzieży z Bogiem, to to jest właśnie to. Wszyscy się bawią wspaniale na takich festiwalach, właśnie przy takiej piosence. Podoba mi się festiwal, kiedyś tutaj występowałam i jest bardzo fajna atmosfera. To nie będzie jakaś zwyczajna piosenka i być może też nie będzie to hit. Festiwal piosenki religijnej Kanaan w Czerwionce-Leszynach odbywa się po raz ósmy. Pierwszy odbył się w 1992 roku. Od początku przyświecają nam trzy takie najważniejsze cele, to znaczy propagowanie piosenki religijnej jako jednej z form ewangelizacji i jedności, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim oraz konkretna pomoc finansowa ludziom najbardziej potrzebującym. Przez 8 lat festiwalu przewinęło się sporo wykonawców. Przeważnie od początku promowaliśmy twórczość amatorską, chociaż zapraszamy co roku również gwiazdy. Może nie żeby konfrontować te dwa światy, ale żeby ci ludzie jakoś poznali się, zawiązali przyjaźnie, zobaczyli, że warto, mieli taki napęd do dalszej pracy, żeby doskonalić swoją twórczość. Z tobą wykonie kraść, różaniec odmawiać, tańczyć biały tango do białego rana. W czasie 8. festiwalu Kanaan wystąpił teatr małych form Poco, Stare Dobre Małżeństwo, Jarek Wajk. Były wokalista zespołu Oddział Zamknięty, który rozpoczął kilka lat temu karierę solową. Dla kogoś, kto myśli sobie o piosence chrześcijańskiej, że jest to piosenka opatrzona tekstem uwielbieniowym takim, to moje piosenki mogą się okazać świeckimi piosenkami. Śpiewam po prostu o moim życiu, o życiu moich przyjaciół, którzy szukają Boga, a to, że te piosenki są piosenkami chrześcijańskimi, to za tym przemawia to, że ja stałem się chrześcijaninem. Wiem, w tobie dzień za dniem walczy dobro ze złem, łoki karmisz snem. Jak mogę pomóc ci? Jak mogę pomóc ci? Powiedz mi jak? Jak mogę pomóc ci? Thank you.
gdzie ja tylko w nim. Co roku przyświeca nam jakieś hasło i temat. W tym roku jest to miłość, wypływa to z tematu Ojciec miłuje Was. To tak nawiązuje do tematu pielgrzymki Ojca Świętego i do roku Ojca, który obecnie przeżywamy. Nie, miłość według mnie jest sensem życia, tym, co w życiu najważniejsze. To jest coś wspaniałego, najpiękniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć. Coś, co przenika człowieka, przeszywa we wspaniałej dążności do przebywania z sobą, bycia z sobą. Rodzina to jest wielki dar, ofiarowany nam przez Boga. W rodzinie znajdziesz miłości prawdziwy sens, miłość ta dotyka wszystkich serc. Jak święta rodzina w tę miłość wie, trudno nie ukrywać zadowolenia z tego faktu, że ma się taką młodzież. Taką tu mam na myśli akurat młodzież, która krzewi wartości chrześcijańskie i bawi się również przy tym. A co najważniejsze, pracuje, bo to nie jest koncert, na który przyjeżdżają wykonawcy i widzowie zasiadają i słuchają. Młodzież tu pracuje. Od 2 dni, od rana do późnych godzin wieczornych poświęca swój czas, żeby ten festiwal miał swoją rangę. Szmatę opłakuje, że ich dziecko nie szanuje, kawałka chleba upragnie, będziesz dziecko w piekle na dnie. A z ojca jak zobaczy, to przywitać go nie raczy. Ojciec jego obnażony, a syn jego wystrojony. Tak jak na dół ciężko każe, gdzie się spojrzysz, tam cmentarze, ziemia za. Ma taką naturę, że ucieka przed Bogiem. Ale w momencie, jak stanie po prostu w takiej sytuacji, że nie ma dokąd uciec, kiedy się otworzy, kiedy zegnie kolana, to pozna tą miłość. Nie ma żadnego problemu wtedy. Choć nie jest to łatwe.
dlatego że ta miłość to też jest sprawiedliwość i to też jest prawda o człowieku. I często to bardzo boli. I trzeba wiele, wiele przejść, żeby zrozumieć, że to jest miłość. Dzielę chleb z głodnymi, tym bardziej kocham. Pocieszam tych, co płaczą, tym bardziej kocham. Oddaję się w Twoje ręce, tym bardziej kocham Ciebie, Ciebie, Jezu. Wciąż mocniej kochać chcę Ciebie, Jezu. Wciąż mocniej kochać chcę. Ciebie mój.